Cześć, witam Cię detailingowy dziadzia. Zapraszam Cię na taki spontaniczny film z woskowania mojego gruza. Wizyta odbyła się w DS Detailing, Piekary Śląskie. Cała ekipa mnie zaprosiła, więc stwierdziłem, kurczę, już trzeci rok? Trzeci rok z rzędu. Zapraszali mnie, aż w końcu stwierdziłem, że zrobię im niespodziankę. Co chcecie? Nie wiem. Błotnik. Nie, może być. Drzwi albo błotnik. Może być błotnik. Gdzie jest jednomyte? Wszędzie jest idealnie. Słuchajcie, zróbmy tak. Umówmy się, że wosk położycie na błotnik i na drzwi. Okej. Okay. Tak, no. Jepa. Okej, okay. Ja będę nagrywał, a wy działajcie. Okay. No. Działajcie, ja będę nagrywał. Zrzucę z tego film, niech będzie. Ale jeszcze tylko wyjmę sobie wodę i się napiję. To jest twoje, no. Dziadzia mi smarował. Dziadzia. Mogę smarować. Twoja fura. Wosk mamy tutaj dzisiaj w prezencie. Świeży. Jak coś ci dośle, bije w amerykańskie filmy. Dobrze. Słońce. Pozwolicie, że się przejdę? No, masakra. Jak to pliwość? Amerykanis. BF. Wiesz co? Mało tłusty, ale może być przyjemny. On jest zarąbisty w aplikacji i do przyjemności. No to już jedziemy. No to jedziemy. Poczekamy. Paruje jeszcze. Patrz, jak się znęca nad moim autem. Cicho! Ale dobrze się znęca. Dobra, niech odparuje. Ale masz reklamę? Który węski? Nie. No i co? Czekamy, aż odparuje. Czekamy, bo paruje trochę, nie? Zobacz, cały zestaw. Ale jaki mięsisty, gdzie, zobacz. Dotknij. Nie ma to tamto. O, zbity bardzo, no. Fajny. Może być niezły. Dziadzia, dystanse jakie dawałeś? Tak, nie mam. Tutaj jest ET25, w przodu 35. No miałem ci kiedyś pisać, pytać co to jest. Mówię, kurwa, jak to fajnie wystaje. No. Tu masz ET25, dlatego go tak wysunęło. O, lecimy. O Jezu, masełko. No. Jak to mówi dziadzia? Masełko. Masełko. Masełeczko. Albo osełka. Jak ty to delikatnie robisz. Ale naprawdę, jest. Dotknij tego aplikatora i ten wąt. Po prostu spróbuj, zobacz. Wieczorem. No jak? Sunie, co nie? Bardzo. Płynie. A co, aż takie smarowanie dobre? No, tak? Spróbuj sobie. A smarowanie musi być. O, naprawdę, jest bardzo ładnie płynie. A co ty tu masz za purple? Co o, jest? Kochana, tu dobra, no, ale... cały przód jest domalowany. Źle mówiłaś, no. Nie chcesz wiedzieć, co tu jest? Maxton! To tylko Maxton! Kurde! Nie chcesz tutaj usnąć? Zobacz, ale test trwałości też będzie? Proszę? No chyba nie ma wyjścia! No co mam zrobić? Nie mam wyjścia, no. Robię nie, też trwałość. Weź to, weź to. No, gdzie drzwi? Ale mam niedosyt tutaj. Ale dobra, okej, może będzie. Okej. Przepraszam, że się czepiam, zachowałem się jak gówniarz. Okej. Jak to mówi klasyk, to siódma czy nie? Tak. Amerykańska, naprawdę jest.
aplikacji jest bajeczka. Na mi się już tak nie boję. Nie, nie pachnie w ogóle, ale... Jak to amerykańskie zapisali sobie. Ale jak puszczę no. No. Jakby luksusowy. A bo naprawdę jest. Jest dobrze, jest idealnie, jest fantastycznie. Daj się krzyżowi. On w życiu nie widział tak delikatnej roboty. Ale to jest... No, ja mówię, cały zestaw maszyn. Oho, teraz... Główny właściciel wosku. Zobacz, teraz jedziemy w lewą stronę. Cały dookoła? Możemy. Znaczy, ten bok możecie cały, bo jest bez zabezpieczenia. A po, mogę sprawdzić coś? Jak się działa? Jestem w szoku. To już siódko. Masemko. Ojeju. Jak ta lampeczka, co nie jest ze smalczykiem. Tak jest. Bez palucha! Ty, ale on szybciutko, szybciutko go bierze. To bardzo szybko. Ale dotarcie po... Wiem, wiem. Dotarcie po normalu. Ale szybko wysycha, nie? Szybciutko. Ale dotarcie po normalu, sekundę. No nie, chyba tu idzie. No dobra. Bardzo dobra. Już? No jedziemy drzwi. Kto teraz? Ja mam smalcować? Dobra, to ja mogę... Smalcuj. Ja mogę smalcować. Nie, no. Nagra się sam, czy mam się nagrać? Kameruje się? Tak, cały czas. $500 za 200. W promocji mogę zrobić 400, bo mam tego 8 sztuk. Idealna robota, jakby tak no, w życiu codziennym szło, że jeden robi, 10 patrzy. To było inaczej. To mi go dobrze. I co? Opór jest? Formalność. Tak? Nie ma. Widzę, że się męczysz troszeczkę z nim. Nie męczę się właśnie. Nie? Jest dobrze. Nie, jest dobrze. To jest formalność, żarcie jest formalne, naprawdę. On jak się rozgrzeje, to jest fajnie, lepsza płynność, jest za zimno. A on w ogóle jest płynny. No, temperatura może za niska, ale... No. Możemy zamknąć, ale szkoda. Tego jeszcze nie było. O, już jest kropla. Ale jest kropling? Gdzie magnet? Tego jeszcze nie było, żeby Dziadia smalcował, to jest detail. Zaszczyt! Dobra, lecimy dalej. Pato, pamiętajcie, zawsze trzeba nawilżyć. To za bardzo ci pociekło. To za szczęście. A. O, i wodę też lubi. Nie ma problemu. Typowy Amerykaniec. A to już tak dosyć przypadkowo i się co? Plecami obrócę. I lustereczko. Nagrałem. Yeah. No dobra, sama przyjemność. Co? Nie zauważyłem, że się zgadzasz tam. Proszę bardzo. Co i czekamy teraz? A jakie jeszcze mamy fibry do ocierania? Nagrywam. Proszę?
fajnie. Fajnie, nie? Przyjemnie. Przyjemnie. Jest, jest to prawda. Dobra, a teraz wody, wody! Dajcie wody, robimy wody. Wody z wody! Wody! Główny sponsor. Kupicie u Antoana tutaj. Antoan, zapraszamy. 500 zł. Teraz będzie test hydrofobości. Sprawdzimy, czy woda. No nie. Jak działa? Fajnie. Ładniusio! Ilusio! No dobra, teraz jeszcze nie płacimy, bo proszę tu są do dotarcia i będzie nic. Coś takiego? Nie ma. Dziękuję. Co, ale formalność, co? Standard. Codzienna. Szczerze? Nie, no fajnie, fajnie. Wos jest mega, ja... Ładnie. Mam ich parę na sprzedanie, ale jest... Wyślę się, Dziadzio. Nie, dziękuję. Już, ja już było. O! To ja, co tak użyjemy żeby... takiej ściereczki, najpierw smarkamy. Ale coś ci pod nosem zostało. To ketchup! To ketchup! To jest formalność, dotarcie to jest formalność. Zdecydowanie on woli pluszaka. To jest formalność, dotarcie to jest formalność. Czeka jeszcze na mokro. Dobra, spoko. No, no co, no, no. W ogóle nie działa. W ogóle nie. Trochę. Mamy cię. Oj. A tu już byłaś? Tak, tam dalej się chyba, wiesz, no na elemencie. Tu też była. Aha. No całą robotę za mnie zrobiła, no zobacz. No. Wszędzie była. Rewelacja, dziękuję. Super. Nie popisała się. Ale ja poprawię, bo na pewno jest źle. Super. Która to godzina? Kurde. Który to rok? 2008. 8. Stary truł. 8. Ale już lakier potrzebuje takiego dopieszczenia. Już czuję. Jest on ten. Przed zimą chyba. A pół roku na pewno nie było nic miziane. Kompletnie. Tylko myte. Ile? To było położone. To? Szampon! Szamponik! Szamponik! Naprawdę nic konkretnego. Bzdura totalna. Bzdura. Ja naprawdę powiem wam, że ja się dawno tak produktem nie jarałem jak tym szamponem. Naprawdę. Ja byłem w szoku. A w ogóle jak przeczytałem, że to jest szampon, który można bez spłukiwania, a wiadomo jak ja do tego podchodzę, to w końcu mówię, nie ruszam. Naprawdę, nie ruszam. Mówię, nie ruszam.